1937 roku faszyści niemieccy organizują i jednocześnie publicznie potępiają wystawę Entartete Kunst, sztuki zdegenerowanej, do której opublikowano przewodnik. Na okładce zreprodukowano rzeźbę Otto Freundlicha Nowy Człowiek z 1912 roku. Następnie dzieła jego oraz innych artystów usunięto ze wszystkich muzeów niemieckich. Ciągle nurtujący Freundlicha, a także innych twórców przedwojennej awangardy, problem relacji rzeźby i otaczającej ją przestrzeni ilustrują dwie prace z lat 30. – rzeźba architektoniczna oraz relief z brązu. Na przykładzie Rosetty 2 z 1941 roku widać głęboką logikę wewnętrzną dzieła, pozwalającą na scalenie wszystkich elementów obrazu, tak rysunku, jak i koloru. Analiza schematu kompozycyjnego tego obrazu, opracowana przez Christophe Di Vivier, daje możliwość zapoznania się ze strukturą dzieła. Jak pisze w katalogu Di Vivier, wrażenie względnie arbitralnego rozmieszczenia kolorów, odczuwalny w pierwszym kontakcie z dziełem, stopniowo zaciera się, pozwalając zauważyć złożony, ale doskonale dający się rozpoznać porządek, łączący wymiar geometryczny z wymiarem organicznym, który to dualizm jest w oczach artysty źródłem ciągle odnawiającego się życia. W 1939 roku artysta zostaje internowany w obozie we Francji. Przebywa w Pirenejach. Na początku lat 40. Freundlich odtwarza swoje wczesne prace, w tym kompozycję z trzema postaciami z 1911 roku. W serii niedużych rysunków tuszem z początku lat 40. Freundlich prezentuje różne warianty i schematy kompozycyjne, które wykorzystywał w swoich dziełach niefiguratywnych. Wszystkie są swoistymi wariacjami opartymi na opracowanych wcześniej zasadach. Mozaiki z początku lat 40. poddane są identycznym regułom kompozycyjnym. Wyraźne analogie zaobserwować też można w witrażach zaprojektowanych przez Freundlicha około 1940 roku. Witraż postać leżąca wykonał wcześniej. Gipsowy model latarni 7 sztuk wykonany został według projektu Freundlicha z początku lat 40. Jak pisze w katalogu wystawy Joachim Heusinger von Waldeck,
zaprojektowana w czasie zagrożenia życia jako symbol braterstwa, pokoju i porozumienia, stanowi ilustrację jego ideałów wspólnoty i może być rozumiana jako jego testament artystyczny. Obrazy nieukończone pozwalają zapoznać się z metodą budowania dzieła. W 1943 roku twórcę deportowano do hitlerowskiego obozu położonego na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie Majdanku. W Koncentrationslager der Waffen-SS Lublin artysta umiera.